Cześć dziewczyny, witam Was serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem porównania baz toperów. Baza topera naturalnego i baza topera syntetycznego w dwóch wariantach. Ten film powstał dlatego, że dziewczyny często zadajecie nam pytanie, czym się różni toper naturalny od syntetycznego. I często jest też takie zdanie wysyłane do nas, że kupię sobie toper syntetyczny, żeby wypróbować, czy w ogóle będę w tym chodzić, czy to jest rozwiązanie dla mnie, a potem zamówię naturalne. To jest jakby z jednej strony dobry kierunek, a z drugiej strony niekoniecznie, ponieważ toper z włosów naturalnych, taki jak mam teraz na głowie, jest to zupełnie inny produkt tak naprawdę od topera syntetycznego. Daje nam zupełnie inny efekt i wizualny, i takie jakby odczucia na głowie. To jest inny produkt i jeżeli Wy chcecie jakby przetestować najpierw syntetyczny, bo potem naturalny, to jakby nie jest to takie miarodajne, bo są to zupełnie inne produkty. I zaraz Wam pokażę, na czym polega ta różnica. Ja mam na sobie teraz toper z włosów naturalnych, to jest model Luna Premium. A teraz pokażę Wam, dziewczyny, toper z włosów syntetycznych, wersja Premium. Wersja Premium to jest ta baza, która jest w całości ręcznie tkana. Posiada 4 spineczki, bazę mono. Włoski, tutaj jest efekt takich fajnie uniesionych włosów, co przy toperze z włosów naturalnych na bazie elastycznej z mikroskórą jest to jakby tutaj jest taki bardziej płaski efekt. Zaraz to zobaczycie, jak założę ten toper. I już pokazuję Wam kolejną bazę. Kolejna baza topera to jest ta baza podstawowa. Ma 4 spineczki, troszeczkę szerszy rozstaw tutaj przodu i elastyczny tył. Ta baza głównie polecana jest dla kobiet, które mają na przykład cofniętą linię włosów, tak, to czoło nam się już jakby powiększa. Wtedy jakby ten lace front można sobie nawet podklejać i on ma za zadanie obniżyć nam trochę czoło. Ale można go też troszeczkę dalej zapinać, zaraz Wam pokażę wszystko. Także teraz to jest toper z włosów naturalnych, pokażę Wam jeszcze z tyłu. Tak wygląda. Jeszcze ważna sprawa, dziewczyny. Jeżeli nie macie zbyt dużo włosów, macie prześwity na głowie, takie dosyć znaczące, to raczej toper syntetyczny nie spełni tutaj Waszych takich oczekiwań do włosów rozpuszczonych, tak? Ewentualnie przy włosach spiętych. I teraz tak, to jest baza elastyczna z elastycznym tyłem, z mikroskórą. Bo często pytacie, czym się różni baza elastyczna od bazy z mikroskórą? Niczym, bo to jest ta sama baza. Czyli elastyczna baza zawsze posiada wkładkę z mikroskórą, tak zwany silk top, który daje nam efekt naturalnego przedziałka. Widzicie, dziewczyny, jak to wygląda? To wygląda jak ludzka głowa, dosłownie. Tutaj jak patrzy ktoś na Was z góry, to widzi coś takiego, czyli widzi naturalnie wyglądający przedziałek. Nie widzi siateczki, tak? Natomiast w toperach syntetycznych te włoski są tak poprzekładane, że tutaj też za bardzo tej siateczki nie widać. O, dopiero jak Wam tak bardzo mocno zbliżę. Pamiętajcie, że do włosów naturalnych używamy szczotki z włosiemdzika, a do włosów syntetycznych tej szczotki. To są zupełnie inne produkty, także kosmetyki są inne i akcesoria do czesania też są inne. I teraz pokażę Wam, jak wygląda taki toper po założeniu na głowę. Ja, jak wiecie, jaki mam stan tutaj włosów i zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało na mojej głowie. Wepnę troszeczkę dalej, tak jak zawsze robię to z naturalnymi włosami. Naciągam delikatnie tą bazę, oczywiście nie za mocno, bo ona nie jest elastyczna, ale wiadomo, że nie może nam odstawać od głowy, ale musi dobrze do niej przylegać. Tu są tylko 4 spinki, więc dziewczyny, tutaj dopinanie idzie nam bardzo szybko. To jest za krótki toper, to 35 cm zdecydowanie jest dla mnie za krótkie. Można sobie tutaj zmienić przedziałek, można sobie właśnie też wyciągnąć swoje włosy naprzód, ale widzicie, jaka to jest fryzura. To jest zupełnie inna fryzura.
Trzeba tu też zaznaczyć, że to są włosy termoochronne, więc możecie je bardziej wyprostować, a możecie je też pofalować. W instrukcji pielęgnacji znajdziecie wszystkie jakby możliwości tego topera. I teraz ty, to jest najważniejszy moment dla mnie. Jeżeli ja mam bardzo mało włosów tutaj, to ten toper nie bardzo jakby spełnia moje osobiste, podkreślam, osobiste wymagania, tak? Mogę zastosować go na przykład do upięć, bardzo fajnie. To na pewno jest bardzo fajna opcja, bo tutaj jakby tą górę nie uzupełni, ale przy rozpuszczonych włosach, szczerze mówiąc, nie czułabym się zbyt komfortowo, bo wiem, że ta baza jest po prostu mniejsza i ten mój problem tutaj po prostu się uwidoczni, tak? I nie będzie mi to odpowiadało. Także teraz, dziewczyny, przymierzę Wam jeszcze toper z lace frontem, tak żebyście zobaczyły już, o co chodzi tak naprawdę w tej bazie. Tak jak powiedziałam, tutaj jest nieco szerszy rozstaw spinek. Jeżeli macie tutaj mocne przerzedzenia, no to może być problem z dopięciem tego topera. Możemy go dopiąć tak właśnie, jakbyśmy tutaj nie miały tych włosów. Czyli dopinamy go tak zwany, mówiąc, od czoła. I naciągamy delikatnie. Widzicie ten efekt takiego uniesienia bardziej, tak? To są bardzo ładne topery. Mnie się bardzo podoba i kolorystyka. To jest akurat champagne, tamten poprzedni to był butterbeer. Zapomniałam Wam powiedzieć. O, ale widzicie, dziewczynki. Ja noszę długość 40 raczej teraz. A to jest 35 i to jest dla mnie troszkę za krótkie, więc ja może schowam te włosy, żeby one nie przeszkadzały. Zobaczcie. Bardzo jest ładny. Ten bok mi się też bardzo podoba, bardzo ładnie się układa. I jak w jednym, tak i w drugim, bo fryzura jest podobna, różni się tutaj tylko tą siateczką. Widzicie? Ona jest bardzo tutaj transparentna, praktycznie niewidoczna. Można ją jeszcze niżej zapiąć. O! W ten sposób. I teraz pokażę Wam tył. Ja się nie widzę, musicie same ocenić teraz w tym momencie, ale wiem, jak sprawdzałam w lusterku, że dla mnie jest to za mało włosów właśnie tutaj. Bo ja mam mało włosów w tamtym miejscu. Ale, tak jak powiedziałam, jeżeli chcecie do kucyka, rewelacja. Tak? Możemy to uzupełnić, możemy zrobić koka i wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I teraz Wam jeszcze raz przymierzę włosy naturalne, żeby już było, już była jasność. Tu jest większa baza, czyli daje mi to większe pokrycie jakby mojej fryzury. Ja osobiście, wiadomo, wybieram dla siebie toper naturalny, ale tak jak powiedziałam, jeżeli bym chciała sobie spinać przy mojej gęstości włosów, to jak najbardziej toper spełnia moje oczekiwania. Do rozpuszczonych włosów nie spełnia, dlatego że zobaczcie, tutaj mam tył w ten sposób i takiego efektu ja oczekuję. A Wy musicie jakby rozpatrywać to wszystko pod kątem własnych włosów. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, zawsze możecie do nas napisać. My bardzo chętnie odpowiemy na Wasze wszystkie pytania, bo wiemy, jak to jest ważny temat dla Was. Dlatego jesteśmy dla Was, żeby Wam pomagać, żeby Wam doradzać. Nie wahajcie się pytać. I jeszcze raz mówię, porównanie topera syntetycznego na bazie z lace front oraz topera syntetycznego na bazie premium w 100% ręcznie tkanego i topera na bazie 20x20 z mikroskórą. Mam nadzieję, dziewczyny, że rozwiałam Wasze wątpliwości i że teraz już wiecie więcej na temat tych baz. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Pa!